czyli się opopał. Jesteśmy tutaj, ja pociągu, jesteśmy w pociągu, wracamy ze Streetballa z Bolesławca. Ja alkoholik, Daniel Mazurek, tam jest Jakub Koniuszewski z Raka, a tutaj są drugie miejsce wicemistrzowie, jak najbardziej Tomaszki. Tomek Bill jest kontosportowiec, zróbcie alajki, i Przemysław Sinikowski też wkrótce konto. Jest, jest. Powiedzcie chłopaki, jak wam się grało. Bardzo zadowolony, wizjami sztujek, wizjami zawodów, nie? Ogólnie to tego, poznałem kibiców i fajnie w tym składzie się grało, no ale trzeba wrócić do Norimy i Mateusz Danielu wraca w nasze szeregi niestety. Ja chciałem, znaczy, niestety, bo ja chciałem powiedzieć, że najtrudniej mi się grało przeciwko Jakubowi Koniszewskiemu, pseudonim Sraka. Jaka drużyna? Bigusy. Bigusy, oczywiście. A weź powiedz, skąd to masz? Zajęli trzecie miejsce. A tutaj mi, no, przystąpiłem do Jakuba, no i... Czekaj. I go trochę poniosło. Zrobimy zbliżenie na tego zawodnika. O, tutaj się zasłania, ale bo chyba katar ma. Dobrze. Edwards, ej, Edwards. I tego pozdrawiam Mateusza. Ile zbiórek? Wraca i wygrywamy. Ej, ile zbiórek? Ja chciałem pozdrowić Michała Gryca, Dawida Humeniuka i Hamery. Hamera, kocham cię. Patryka Hamery. No. Patryka Hamery. Dobra. Sraka, ile zbiórek? Sraka miał double-double w każdym meczu. Następne pytanie. Co myślicie o młodym talencie Jakubie Srace Koniuszewskim? Może od ciebie zaczniemy, no, tutaj? Nie, z nami jest. Aha, dobra, dobra. Ja się nie będę udzielał. Przepraszam. Bardzo perspektywiczny zawodnik, nie? No, oszukujmy się, GTV z 15 minut w seniorze. No jak nie, jak? Jak forma się jego tak będzie rozwijać, niedługo będzie lepszy niż sam LeBron James. Ale powiedzcie, warto inwestować w niego czy nie? A jak, ile? Jak najbardziej Tomaszki. Bo ja słyszałem, że dwie tony bananów za niego dają. Pozdrawiam z... Znaczy ja mu dam 2 kilo może. Dwa kilo, ale... Ej, za dużo, abym to z 0,5 kilograma dał. Pozdrawiam Zbyszek Fryna. Zbyszek Fryna. Pozdrawiamy Zbyszka Fryna. I Jakuba Koniuszewskiego. Subskrybujemy jego kanał codziennie. Ja chciałem powiedzieć, że Jakub dostał MVP dzisiaj. Dostał taki oto zegarek. Zobaczcie na Allegro. Powiedział, że unikat, dam mamie, unikat, na babci. Unikat. Tu z Urzędu Miasta, żeby nie było. Koszuleczka jest ten. Wygiąłbym tu, to Mateuszowi oddał. No patrzcie, pokażcie. Szpan, dupeczki, patrzcie, bo to jest naprawdę. Stopy są. Fakt, że do kolan będzie mi sięgać. Jakub, a ty co czujesz? Co czujesz? Upadny pal. Co czujesz? Co? Emocje. A jakie? A czujesz zaćmienie? Zaćmienie słońca. Czuję Daniela Mazurka. O. Ja chciałem powiedzieć, że Kuba wypił dwa piwa i już go nie ma. On czuje devotion, nie? Jakub czuje dwa desperadosy w sobie. No. Podniecenie. Masz taki sam? Tak, mam. Kuba, a gdzie my teraz jesteśmy? W Pieńsku? W Węglińcu. O, Węglińcu. Nie, bo w Pieńsku, na Roncie. O, Węgliniec. Bo wiecie, Kuba to jest taki geograf i on dobrze zna mapę Polski, a szczególnie Pieńsk. Dobrze, Pieńsk zna. Dobra, wracamy do naszego wywiadu. Defense, powiedz, co przeżyłeś, jak przegrałeś konkurs trójek? Rozczarowanie. Niedosyt. Tak. Straszny. Przemek, król tablicy tutaj. Co możesz jeszcze nam powiedzieć? No, tak jak już prędzej mówiłem, młody Jakuba, dostałem 5 bloków i mi się grać odechciało. Dokładnie, co nie? Zniechęciło cię to. Zniechęciło. Usiadłem na ławce i już powiedziałem, nie będę przeciwko niemu grał. Musisz więcej biegać tam na jedynce, co nie? Zdecydowanie. Musisz forma, bo za 2 tygodnie jedziemy z powrotem, a Jakub się wzmocni. On mleko codziennie pije, z tego co wiemy. Ja wiem, że on ma świeże mleko od mamusi. Mleko. Rozkosi pały, będzie miał ząbki jakieś. Dokładnie. Trzy dwójkę macha codziennie. Jakub najlepiej gra w szachy, czytałem, że tu konia bije najlepiej. Jakub, co chciałbyś powiedzieć do swoich fanów? Ale nie śpi. Wake up, obudź się. Chyba zasnął chłopak. Mac Miller. Koledzy patrzą, a ty śpisz. Jesteśmy fanami. No, cały pociąg jest fanem. Widzicie, Jakub tutaj dla potwierdzenia. Tutaj koledzy są. Fala radości. No. Przemek, na zdrowie. No. Dziękuję ci bardzo, Paweł. Dobra, to jeszcze raz mówimy, żeby subskrybować konto na Alajkit Tomasz Bill, bo tam dużo niedługo będzie hit sezonu. Pełnometrażowy film Jakub Sraka Koniuszewski na równi z Awatarem i genezą planety Małp. No. Zawodnik. Kończymy, bo nas Jakub usnął. Kończymy. Następny odcinek za 2 tygodnie. Jak jeszcze Jakuba śpi? Żeby, no, było, dobrze. Żeby był dobry. Żeby było, że was nie kłamiemy. Jakub, Kuba, uśmiechnij się. Słowo. Cicho, bo chyba zasnął. Patrzcie, jak trafił. Kuba, ale dla mamy. My będziemy wam przeszkadzać tą transmisję dla TVN Turbo. Kończymy. Jało Alkoholik, Daniel z zegarkiem. Tutaj Tomek Bill, Facebook, sprawdzajcie. I Przemysław Sinikowski, Juby. Jak MVP. MVP podbite oko. Cześć.